Siemanko, z tej strony Esteban, a to jest kolejny odcineczek na tym kanale i oczywiście kolejny odcinek ze strony CaseDropa. Jak wy chcecie zagrać sobie na tej właśnie stronie, to albo wbijacie w pierwszy link w opisie, albo wchodzicie sobie tutaj, użyj kodu promocyjnego, używasz kodu Esteban i masz 14% wpłatę, możesz płacić dosłownie każdą metodą płatności, tak jak tutaj sobie widzisz, nawet krypto, skinami, SMS-em, czym chcesz, ale mój kod no odda ci najlepiej, więc pamiętajcie o używaniu mojego kodu. No, my dzisiaj mamy 2,5 tysiąca złotych i dzisiaj spróbujemy zrobić sobie ciekawy challenge, bo zrobimy skrzynkę Authentic Fate versus Gamma i zobaczymy, która z tych skrzynek po prostu da nam, albo obie mogą nam nic nie dać, więc to może być też krótki odcinek, ale zobaczymy, zaczynamy od Gammy. Są to skrzyneczki typowo procentowe, tak jak widzicie, mamy tutaj ponad, no leciutko ponad 1% na koski Gamma Doppler i 98.900 na no na graffiti niestety karambita, więc zaczynamy otwieranie, będę sobie otwierał po 5 takich skrzyneczek, no i mam nadzieję, że uda mi się trafić chociaż jedną kostkę. Jezus Maria, tak to przelatywało, że już myślałem, że leci ten flip. Za 5 płacimy 89 zł, tam później z tymi fejdami będziemy płacić 87 chyba, coś koło tego. No to są bardzo podobne właśnie skrzyneczki, więc zobaczymy, która z nich będzie lepsza. No i otwieramy, otwieramy po prostu bez zbędnego tutaj przedłużania. No mam nadzieję, że coś poleci w niedługim czasie, no bo wydajemy na tą skrzynkę około 1200-1300 i na tamtą też właśnie tyle samo, żeby było porówno. Mamy też 375 tysięcy punktów, więc sobie je później wydamy, jak nic nie poleci. No i właśnie chciałem kilka otworzyć tak na spokojnie, a zaraz będziemy sobie przyspieszać i zobaczymy, która z tych skrzynek będzie najlepsza, no a może obie nie dadzą, tak jak wiecie, no jest to tylko 1%, ale zobaczymy. Wy pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. No a my lecimy do 1200 zł, takie szybkie spiny i mamy już Good Knife'a Gamma Dopplera. No więc to już jest tak naprawdę zwrot. Zwrot w tej skrzynce już mamy gwarantowany i mamy kolejnego guta. Właśnie to jest ta skrzynka, widzowie. Ej, co? Co tu się dzieje, widzowie? Ta skrzynka kosztuje 17 zł. Dał już 3 Good Knife'y za 1300 zł. Lecimy dalej. Dobra, no to już jest koniec. I ostatnie takie otwarcie. Dało 3 Good Knife'y. No i no nie wiem, czy Fate ma szansę. Zobaczcie. O właśnie, trafiłem Huntsmana. No właśnie, tutaj może też być coś innego. 5 na razie na spokojnie i zaraz lecimy szybkim tempem. No powiem wam szczerze, że jestem naprawdę w szoku. 3 kosy dało. No, coś pięknego. Coś pięknego, że dało 3 koski. No ale zobaczmy. Zobaczmy, 1100 zł. No wydajemy oczywiście wszystko, co mamy. Jeszcze ze 2 razy na spokojnie i lecimy już szybkim tempem. Tam dało chyba 3 z rzędu w ogóle. 3 z rzędu chyba dało guty. No tu będzie bardzo ciężko pobić ten rekord. Jakoś w to wątpię. Lecimy szybką animacją. No i zobaczymy. Nawet jak już tutaj nic nie poleci, to i tak jesteśmy na plus. No ale wiadomo będzie też przy okazji, że skrzyneczka Gamma no zdecydowanie lepsza w tym dniu. No ale otwieramy, otwieramy. Niestety właśnie to jest najgorsze, że nie da się tutaj tego od razu sprzedawać. Mamy jeszcze nawajkę Fate. No mówię, widzowie, te skrzynki są niesamowite. Niesamowite są te skrzynki. Zobaczcie, mieliśmy 2,5 koła na początku. Nie dość, że nabijamy sobie jeszcze eventowe punkty, znaczy eventowe punkty, golda, przepraszam, to jeszcze... Dobra, dobra, to jest najlepszy odcinek chyba z Case Dropa na tym kanale. Dwie skrzynki, łącznie 2%, 30 zł wydane na dwie skrzynki, 35 zł i trafiamy na Vaje Fate. No to jest przecież niemożliwe. Zobacz, mamy 6200 zł z 2,5 koła. Niesamowity profit i tak właśnie wyobrażałem sobie, że to będzie wyglądało, więc ja już nie otwieram tych skrzynek. Obie, naprawdę tu nie można robić porównania, bo obie oddały w tym odcinku niesamowicie. Sprzedałem wszystko już, kurde, miałem to zostawić. Ale dobra, sprzedałem wszystko. Wow, naprawdę wow. I polecam wam te skrzynki. Skrzyneczka Gamma i skrzyneczka Authentic Fate. Niesamowicie. Niesamowicie naprawdę oddały. No więc co? No więc my możemy sobie poryzykować i dajmy sobie 5 skrzyneczek, kosa 25%. W Access trafił Bajoneta. Ja bym też go chciał trafić, więc poproszę. No i za taki filmik musicie zostawić łapkę w górę. No niestety tutaj jest słabiutko, no bo jest około 1000 w plecy, ale dajmy jeszcze 5. Ja i tak już jestem zadowolony. No to był test tych skrzyneczek, więc musicie zostawić łapkę w górę.
Oj, 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 no ta skrzynka niestety dzisiaj nam nie dopisuje, nie daje nam szczęścia. No i wiecie co? Ja też chyba nie chcę wszystkiego przegrać. Otwórzmy sobie Dark Knighta razy 5 za 1700 i to, co po prostu wyleci, zostawiamy. Ja już jestem spełniony po tym odcinku. Dostajemy, no niestety, tylko jedną kostkę. Ale cóż, ja wam naprawdę, widzowie, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że oglądaliście, że też takie krótsze filmy wam się podobają. Zostawcie łapę, suba z dzwonem, komentarz. My się widzimy w kolejnych odcinkach. No i na razie.